Tamara Arciuch odchodzi z M jak miłość. Nowy program w Polsat Cafe. Cześć, zapraszam na flash filmowy. W internecie pojawiły się kolejne rewelacje dotyczące M jak miłość. Tym razem spekuluje się, że z telenowelą po 6 latach chce pożegnać się Tamara Arciuch. Serialowa Anna Gruszyńska ma zostać rzekomo uśmiercona. Karolina Baranowska z produkcji serialu potwierdziła w rozmowie z nami, że to nieprawda. Trwają prace scenariuszowe nad jesiennymi odcinkami M jak miłość, w których wątek Anny granej przez Tamarę Arciuch jest obecny. Scenarzyści nie planują uśmiercać tej postaci, podkreśliła. Agentka aktorki potwierdziła w rozmowie z Baranowską, że Arciuch nie ma w planach pożegnania się z serialem. Ty niedobra kobieto, nie masz serca? A ty rozumu. Nie bierz się za rzeczy, o których nie masz pojęcia. Nie opuszczamy polskiej telewizji. W czwartek, 21 kwietnia, Polsat Cafe wyemituje premierowy odcinek nowego reality show Celebrity Salon. 6 znanych osób, w tym Mikołaj Krawczyk, Michał Kwiatkowski, Urszula Dębska czy Sylwia Juszczak, będą uczyć się wykonywania zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich. Swoją wiedzę będą później wykorzystywać w pracy z klientami. Program zapowiada się ciekawie. 6 gwiazd i zabiegi kosmetyczne. Zamkniemy ich w sterylnych gabinetach. Nie ruszać się! Tragedia. A w naszym filmowym serwisie zobaczcie świeżutki zwiastun filmu Wojownicze Żółwie Ninja – Wyjście z cienia. Polecam, do zobaczenia.